Dzień dobry, dzisiaj chcę opowiedzieć o zaletach i o wadach kwasu polimlekowego. Zacznijmy od zalet. Najważniejszą, według mnie, zaletą kwasu polimlekowego jest fakt, że jest to produkt, który odmładza nas w mechanizmie regeneracyjnym. Czyli nie jest to produkt, który coś nam kamufluje, coś nam wypełnia, tylko zmusza naszą własną tkankę do tego, żeby się zregenerowała. Jakie to ma znaczenie? Po pierwsze, jest to naturalność efektu. Tutaj, stosując kwas polimlekowy, uzyskujemy dosyć dużą naturalność efektu. Oczywiście z pewnym zastrzeżeniem, że jest odpowiednio wykonany zabieg i odpowiednia ilość podana, ale z założenia ten produkt daje dość dużą naturalność efektu. Po drugie, trwałość efektu. Ponieważ są to zabiegi regenerujące, to oczywiście one nie spowodują, że zastrzymamy proces starzenia, ale niejako cofamy czas. Przez to cofnięcie czasu efekt będzie dużo dłuższy niż w przypadku innych wypełniaczy, szczególnie na bazie kwasu hialuronowego, tak można powiedzieć w uproszczeniu, kilkukrotnie dłuższy. Nie da się tutaj powiedzieć do końca precyzyjnie, czy 2, czy 3, czy 4, ponieważ też są pewne zmienności osobnicze. Drugą zaletą kwasu polimlekowego jest to, że jest to produkt, który w 100% znika po kilkunastu miesiącach. Jak się okazuje, w przypadku kwasu hialuronowego niekoniecznie jest to prawdą i coraz częściej się o tym zaczyna mówić, że resztki kwasu, albo może niekoniecznie samego kwasu, ale produktów, dodatków, które w kwasie hialuronowym, w wypełniaczach na bazie kwasu hialuronowego są, pozostają, czasami może i w śladowych ilościach, ale pozostają bardzo długo, czasami latami. W przypadku kwasu polimlekowego to w zasadzie nie do końca może się zadziać, ponieważ w składzie preparatów z kwasem polimlekowym jest tylko kwas polimlekowy i taka substancja ulepszająca, albo bardziej bym powiedział konserwująca, która jest od lat znana w medycynie po prostu i to wszystko się wchłania przewidywalnym czasie, czyli jak wspomniałem, kilkunastu miesięcy. Trzecią zaletą kwasu polimlekowego jest to, że on daje efekt 2 w 1. Czyli głównym wskazaniem do kwasu polimlekowego jest oczywiście uzupełnianie utraconych ubytków, ale przy okazji kwas polimlekowy też poprawia jakość skóry. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby stosować kwas polimlekowy tylko i wyłącznie na poprawę jakości skóry, to można tak robić, ale niekoniecznie jest to metoda z wyboru. Natomiast u osób, które mają problem ubytków czy nierówności plus jakości skóry, kwas polimlekowy działa i na jedno, i na drugie. Te trzy wspomniane przeze mnie cechy są najważniejszymi zaletami kwasu polimlekowego. Jakie są w takim razie wady? Bo niestety one też są. Pierwszą wadą jest fakt, że jest to produkt bardzo trudny w ładnym, dobrym i odpowiednim podaniu, ponieważ my nie widzimy, jaki będzie efekt, ponieważ kwas polimlekowy nie daje natychmiastowego efektu. Dlatego trzeba mieć super doświadczenie. Jeśli chcemy sobie zrobić taki zabieg, to musimy się udać naprawdę do doświadczonej osoby, która wie, co robi, umie przewidywać, umie planować, ma wyobraźnię. Być może wydaje się to być drobna wada, ale z mojej praktyki i rozmów z wieloma pacjentami wynika, że jednak jest to bardzo duże ograniczenie, bo jest mnóstwo osób, które mogą być perfekcjonalnymi operatorami wstrzykującymi kwas hialuronowy. Pięknie robić usta, pięknie robić policzki, pięknie modelować brody. A jak zaczynają pracę z kwasem polimlekowym, to się okazuje, że efekty są opłakane. Tutaj nie mówimy o bezpieczeństwie, tylko mówimy o efektach estetycznych. Kwas polimlekowy wymaga zupełnie innej filozofii podawania, myślenia, przewidywania. Jest to dużo, dużo po prostu trudniejsze. Drugą wadą, która się trochę wiąże z tą pierwszą, jest fakt, że kwasu polimlekowego nie da się skorygować.
Czyli jeśli my go podamy, to on już zostanie i on musi po prostu zadziałać. Dlaczego? Dlatego, że on ma postać drobnych drobineczek, kłaczków, trochę tak jak piasku, więc jeśli okaże się, że gdzieś go podamy za dużo, to on niestety tam musi zostać. Dlatego ja non-stop powtarzam, że kwas polimlekowy nie wybacza błędów. Nie tylko błędów w sensie złej techniki podania, ale w ogóle błędów w sensie złego zaplanowania terapii estetycznej. Ponieważ jak ten kwas podamy, to on już musi zadziałać. Oczywiście są pewne metody farmakologiczne, którymi my możemy przyhamować działanie kwasu, ale jest to dosyć uciążliwe, obciążające dla organizmu i wymaga w zasadzie wielomiesięcznej terapii. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka.